żółtym Kai Niemi i w kasku czerwonym Andrzej Huszczak. Dwaj młodzieżowcy w tym wyścigu startują i Andrzej Huszcza i Kai Niemi, doskonale znani zawodnicy nie tylko Zielonym Górzanom, ale także na całym świecie. Widzieliśmy już po starcie zawodnik w kasku białym, Robert Kurzdżał, przy wejściu w ten pierwszy łuk nie zmieścił się, wpadł w Tomasza Kruka. Było tam ciasno, tam chyba nie było winy żadnego z zawodników. Zawodnicy się zczepili. Tomek Kruk opanował motocykl, jednak Kurzdżał upadł. Z decyzją sędziego bieg został.